Cześć, w dzisiejszym materiale skupimy się na analizie dumy Sztokholmu rywala Lecha w 1.8. finału Ligi Konferencji Europy, szwedzkiego Jurgarden. Ten dwumecz jest dla Lecha, jak i całego polskiego futbolu bardzo ważny, zarówno w kontekście dalszego zdobywania punktów do rankingu klubowego, który za niedługo może już pozwolić na pewne rozstawienie Lecha w pierwszej i drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, oraz czwartej rundzie ligi Konferencji Europy, lech zbiera także punkty do rankingu krajowego, w którym mamy szansę przy dwóch zwycięstwach wyprzedzić Bułgarię oraz przy grze i punktowaniu wytwierć finale Rumunię i Węgry, co dałoby nam 24 miejsce w tabeli współczynników. Wracając do Jurgarden. Czy są oni zespołem podobnym do Bodo i czy powinniśmy patrzeć na nich z góry, czy nastawiać się na rywalizację bark w bark? Tego dowiecie się w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Jurgarden, lub inaczej duma Stockholmu powstał w XIX wieku, dokładnie w 1891 roku. Większe sukcesy w historii klub osiągnął jednak nie na zielonym boisku, a na lodowisku. Co do tego nie mam wątpliwości, nawet gdyby Lech posiadał sekcję hokejową, to raczej w tym pojedynku by przegrał, ale ów, na szczęście do pojedynku dojdzie na boisku, a nie na hali. Żarty żartami, ale czas na merytorykę. Jurgarden w całej swojej historii dwunastokrotnie sięgał po tytuł najlepszej drużyny w Szwecji, dokładając do tego pięć zwycięstw w krajowym pucharze. Przy Mistrzostwie w 2019 roku warto się zatrzymać i poświęcić mu chwilę. Był to pierwszy sezon, w którym zespołem z ławki kierował duet Kim Bergstrand i Thomas Lagerlow, i jak widać, bardzo skutecznie, bo od razu sięgnęli po pierwsze od 2005 roku Mistrzostwo kraju. No właśnie, od 2005 roku zespół można było nazwać ligowym średniakiem. Niewiele znaczącym w skali kraju, licząc pojedynczych sezonów, to co się stało w 2019 roku, można nazwać niespodzianką i zaskoczeniem możliwe, że i dla samych piłkarzy którzy na pewno rok wcześniej nawet o tym nie śnili. Klub, który rok wcześniej zajął siódme miejsce w Lidze teraz został mistrzem kraju. Do samego końca walka o tytuł była jednak bardzo zażarta, ponieważ w walce cały czas liczyły się trzy zespoły. Molde, Jurgarden i sąsiad zamiedzy Hamarby. Na polu pozytywnym była jednak duma Sztokholmu, której do mistrzostwa wystarczył punkt wystarczył z Norkoping, które o nic już wtedy nie walczyło. Do przerwy jednak wielu mógł być bardzo zaskoczonych, bo to właśnie wtedy tytuł wymykał się z rąk. Faworyt ze Sztokholmu Przegrywał z gospodarzami 2 do 0. Po przerwie, jednak, obraz gry diametralnie się zmienił. Jurgarden, po bramce kapitana Jespera Kasztrema, złapał kontakt, a później ostatecznie zremisowało 2 do 2 i to było mistrzostwo kraju. Duet bergstrand Lagerlow zazwyczaj grał system 4-3-3, czyli bardzo podobnie do Lecha Poznań. Powiedziałbym, że wręcz identycznie. Wymienność pozycji, ofensywnie usposobieni boczni obrońcy, ważna rola skrzydłowych, coraz trudniej nie dostrzec tutaj drugiego kolejorza. W tym dwóch meczu zobaczymy jednak dwie twarze Jurgarden. Jedną w wypoznaniu z myślą, że rewanż zagrają u siebie na sztucznej murawie, gdzie czują się zdecydowanie lepiej niż na naturalnej, co jest kolejnym atutem lecha, żeby już w wypoznaniu przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. W Szwecji może być jednak piekielnie ciężko. Przy komplecie tamtejszej publiczności, odpalonych racach i zamkniętym dachu, może być to spotkanie nawet bardziej wymagające niż to z Bodo. Wracając do pierwszego meczu, będzie to spotkanie, w którym to Lech będzie prowadził grę, a Jurgarden będzie czekał na swojej połowie i w razie przejęcia piłki kontraatakował, ze ich bardzo dużym atutem. Jeżeli jednak Div będzie prowadził akcję na połowie kolejorza, możemy spodziewać się zagrań do bocznych sektorów i dośrodkowań w pole karne. Duma Sztokholmu w tym spotkaniu będzie stosować taktykę, jaką prezentuje duża część zespołów grających z Lechem w tym sezonie, ale w przeciwieństwie do niektórych klubów z ekstra klasy, umieją się oni dostosować do przeciwnika. Tak było w Belgii podczas spotkania z Hentem, z którym ostatecznie zespół ze Sztokholmu wygrał 1-0. Posiadanie piłki z dużą przewagą Hentu, tak samo jak szały celne, w których było 7-2. do Tutaj możemy czuć niepokój, bo wiemy jak w tym sezonie Kolejosz reagował. Miał przewagę, ale ostatecznie tracił punkty. Na pewno Szwedzi odczują brak najlepszego defensywnego pomocnika w lidze. Rasmusena Schullera. Który w pierwszym spotkaniu nie zagra z powodu zawieszenia za żółte kartki. Biorąc pod uwagę taktykę na spotkanie przy bułgarskiej, może być to pięta Achillesowa Garden. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym sezonie w europejskich pucharach DIF tylko raz przegrało mecz z Apoelem Nikozja i raz zremisował ze Shamrock Rovers. Wszystkie inne spotkania zostały przez nich wygrane. Jest to niemała sensacja, biorąc pod uwagę, że w grupie Ligi Konferencji Europy mieli Hent, Molde i wspomniany już Shamrock Rovers. Mało tego, wyszli oni z grupy z dorobkiem 16 punktów. A jeszcze przed rozpoczęciem fazy pucharowej mało kto na nich stawiał. Jak już kibice nastawiali się na walkę o drugie miejsce z Molde, ale o pierwszym nikt raczej poważnie nie myślał. Tak samo jak Bodo, Jurgarden jest dopiero przed rozgrywkami ligowymi. Na razie rozegrali oni jedynie kilka spotkań w Pucharze Szwecji. Ale trudno coś po nich wyrokować, bo były to zespoły co najmniej o klasy słabsze. A tutaj Jurgarden będzie przede wszystkim brak transferów wychodzących z klubu, nie licząc Egdala. Zawodnik ten przeniósł się do Berni i był on dość ważnym środkowym obrońcą. Ale jak to się mówi, nie ma ludzi niezastąpionych. Od tego transferu minęło już sporo czasu, i zawodnik ten został zastąpiony, wydaje się, w sposób odpowiedni. Najważniejszymi punktami w drużynie trenerskiego duetu Bergstrand Lagerlow, wspomniany już defensywny pomocnik Rasmus Schuler, Jo Asoro, Magnus Eriksson i Markus Danielsson będą to kluczowi gracze tego zespołu. Soro to zawodnik, którego można kojarzyć z serialu o Sunderlandzie na Netflixie. Jest to ofensywny gracz, który ma za sobą kilka przystanków w angielskich klubach i mimo dużych umiejętności nie zdołał się tam wybić. Do Szwecji wrócił się odbudować i jak na razie idzie mu bardzo dobrze, ponieważ jest wiodącą postacią w drużynie i bardzo możliwe, że niedługo znowu wróci do lepszej ligi pokroju Premier League. Magnus Eriksson to kapitan zespołu i jej kluczowy filar. Jest także kluczowy przy stałych fragmentach gry. Zaliczył już 4 asysty w tym sezonie Ligi Konferencji Europy. Markusa Danielsona możemy kojarzyć z występów w reprezentacji Szwecji. Jest to obrońca i jednocześnie najdrożej sprzedany zawodnik. Ostatnio wrócił do klubu. I ponownie jest jego kluczową postacią w defensywie. A więc to już było na tyle w tym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go do końca. Mam nadzieję, że też coś z niego wynieśliście. Zachęcam do komentowania tego filmu, pisania, co Wy sądzicie o rywalu Lecha Poznań w 1-8 Ligi Konferencji Europy. A tymczasem ja zachęcam do zostawienia łapki, bude, a także subskrypcji kanału. I do zobaczenia w kolejnym materiale.